Cześć wszystkim, Kawu z tej strony. Witam na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego poradnika z gry The Hunter Call of the Wild. Dzisiaj skoncentrujemy się na coraz bardziej popularnym temacie w tej grze, jakim jest grind, grindowanie. Co to jest grind, do czego służy, z czym to się generalnie je i tak dalej, i tak dalej. Poruszymy wszystkie aspekty, istotne aspekty tego zagadnienia, tak żeby przybliżyć wam tematykę i spowodować, że jeżeli zdecydujecie się grindować dany gatunek, żeby tak w cudzysłowie mówiąc wyhodować sobie pożądane trofeum, żeby wam to poszło łatwo, przyjemnie. Także zaczynamy od takiej podstawowej informacji dotyczącej właściwie bardziej samej gry niż grindu. Porozmawiamy sobie o respawnie. Wszystkie gatunki zwierząt występujące w The Hunter Call of the Wild mają swoje populacje. Populacje, które się składają, rzecz jasna, z samców i samic. I populacje, które mają liczebność na mniej więcej ustalonym poziomie. To się w bardzo sporadycznych przypadkach zmienia, żeby liczba zwierząt w danej populacji rosła, malała. Zazwyczaj jest stała. Żeby w trakcie grania, w trakcie odstrzału kolejnych zwierząt to źródełko nie wyschło, jest w grze mechanizm respawnu, który powoduje, że odstrzelone zwierzęta, które rzecz jasna po zebraniu z mapy znikają, były uzupełniane, te braki, żeby były uzupełniane poprzez zwierzęta, które się pojawiają w ich miejsce. Taką żelazną zasadą jest to, że w momencie, kiedy z rezerwatu znika samiec, respawn przywraca nam na rezerwat również samca. I analogicznie jest w przypadku samic. Odstrzelimy samicę, zbierzemy ją, w respawnie wraca samica. Jest to bardzo istotna informacja, która ma wpływ na to, w jaki sposób się grinduje. O tym do tego będziemy jeszcze wracać. Czas, który upływa od momentu zebrania odstrzelonego zwierzęcia do momentu pojawienia się na rezerwacie respawnu po tym zwierzęciu, jest różny. To jest losowe. Natomiast zazwyczaj zwierzęta są uzupełniane na rezerwacie, te braki w wyniku odstrzału są uzupełniane na rezerwacie w miarę na bieżąco. Czasami nowy respawn pojawia się po kilku minutach, czasami po kilkunastu, a czasami po kilku zmianach czasu. Także stuprocentowej pewności co do momentu, kiedy się respawn na rezerwacie pojawi, nie ma. Natomiast można przyjąć, że tak jak powiedziałem na wstępie, zwierzęta respawnują się na bieżąco i te braki są na bieżąco uzupełniane. To, że zwierzęta na rezerwat wracają w respawnie, nie oznacza, że się automatycznie pojawiają tam, gdzie być powinny. Na każdym rezerwacie jest kilka punktów respawnu, w którym wszystkie strzelone zwierzęta ze wszystkich możliwych gatunków pojawiają się jako nowe i z tego punktu respawnu wybierają się w swoją podróż do wybranych przez grę, przez mechanizm respawnu okolic, do których zostały przydzielone. Każde zwierzę w Call of the Wild ma swój zestaw stref potrzeby, wodopój, jedno bądź dwa żarowiska i jedno bądź dwa legowiska. Każde zwierzę, które się w respawnie pojawia jako nowe, pojawia się na rezerwacie w tym punkcie respawnu, automatycznie ma przydzielony zestaw stref potrzeby i z tego punktu respawnu podróżuje pieszo
w te okolice, do których zostało przydzielone. Bez względu na to, czy to jest, czy mamy do czynienia z zwierzęciem samotnym, z pojedynkiem, czy z członkiem jakiegoś stada. Dlatego też natychmiast po respawnowaniu się zwierzęcia ciężko będzie je znaleźć. Ono automatycznie nie pojawi się w stadzie, z którego zostało odstrzelone. Zazwyczaj, żeby do tego doprowadzić, potrzeba albo długo czekać, albo czekać, aż to zwierzę samo z siebie pokona całą podróż do swojego macierzystego stada, albo poprzez zmianę czasu, bo wtedy zwierzęta są automatycznie, w zależności od tego, na jaką godzinę się czas zmienia, są automatycznie przerzucane do odpowiednich miejsc, do odpowiednich rejonów, czy to w okolice wodopoju, czy w okolice legowiska na przykład, w zależności od tego, jaka aktualnie jest godzina. Każdy gatunek zwierzęcia na każdym rezerwacie ma swoją populację, którą można opisać taką krzywą populacji, tak to nazwijmy, którą za chwilę zobaczycie. Generalnie jest to koncepcja zaczerpnięta ze świata rzeczywistego, która mówi o tym, że w zdrowej populacji danych zwierząt jest najwięcej zwierząt o średniej wielkości, średnim rozmiarze, w zależności od tego, co bierzemy pod uwagę, wagę, trofeum i tak dalej. Im bardziej w kierunku skraju tego wykresu populacji, tym zwierząt, osobników na danym poziomie jest mniej. Wygląda to tak, jak widzicie na ekranie. I taka zdrowa populacja w respawnie wraca, wszystkie zwierzęta odstrzelone z takiej zdrowej populacji wracają praktycznie losowo, jeżeli chodzi i o wagę, i o ocenę trofeum. Również na zasadzie losowości w respawnie pojawiają się w populacji osobniki o ubarwieniu nietypowym albo rzadkim. Tutaj, jeżeli chodzi o procent prawdopodobieństwa pojawienia się nietypowych bądź rzadkich zwierząt, no to jest określone w grze na jakimś tam poziomie, jakiś jest procent prawdopodobieństwa, że w respawnie pojawi się taki osobnik. Jest to dosyć rzadkie, bo jeżeli dobrze pamiętam, nietypowe zwierzęta mogą się pojawić w respawnie z procentem prawdopodobieństwa kilku procent. Nie wiem, 2%, 3%. Natomiast zwierzęta o rzadkim ubarwieniu, no to jest zdecydowanie dużo poniżej 1%. I to raczej kilkasetnych procenta. Mając tę wiedzę, przejdźmy do kolejnej części tego poradnika. Porozmawiamy sobie już o samym grindzie. Grind to jest angielskie określenie jakiejś czynności, którą w sposób żmudny, długotrwały, ale konsekwentny powtarza się po to, żeby osiągnąć jakiś efekt. No tak, można to porównać na przykład do mielenia mięsa na kotlety mielone. Zresztą grind to jest po angielsku mielenie, mielić. Tak długo mielimy to mięso, aż w końcu zmielimy wystarczającą ilość tego mięsa po to, żeby można było usmażyć kotlety. Dokładnie tak samo jest z grindem w przypadku The Hunter Call of the Wild. W telegraficznym skrócie grind polega na tym, żeby konsekwentnie, najprawdopodobniej przez bardzo długi czas, odstrzeliwać określone zwierzęta po to, żeby w respawnie pojawiające się zwierzęta, które są respawnami po tych odstrzelonych, żeby w końcu pojawiły się takie, na jakich nam zależy. Bez względu na to, czy chodzi o zwierzę o rzadkim ubarwieniu, na przykład potrzebujemy do swojej lodży z trofeami albinosa danego gatunku, więc grindujemy, odstrzeliwujemy zwierzęta z tego gatunku w nadziei na to, że
Za którymś razem respawn wypluje nam albinosa. To samo dotyczy na przykład diamentów. Też można grindować zwierzęta, żeby wyhodować sobie, tak w cudzysłowie mówiąc, diamenta na mapie. Albo żeby sobie wyhodować Great One'a. Na ten moment w The Hunter Call of the Wild są cztery gatunki, w których może się pojawić najwyższe trofeum w grze, czyli zwierzę o poziomie trudności 10, czyli Great One. Są to mulak białoogonowy, który był pierwszym Great One'em w grze, jeleń szlachetny, niedźwiedź czarny i łoś. Każdy z tych gatunków to jest zupełnie inny grind. To jest zupełnie inna bajka, zupełnie inna charakterystyka zarówno samego gatunku zwierząt, jak i podziału populacji na poziomy trudności, no i okoliczności, w jakich się grinduje. Mulaki białoogonowe teoretycznie są najłatwiejszym gatunkiem do grindowania. Z tego względu, że maksymalny poziom trudności w przypadku mulaka białoogonowego to jest level 3, czyli mamy 3 poziomy trudności w populacji. Jeżeli chodzi o łosia, mamy 5 poziomów trudności, natomiast w przypadku niedźwiedzia czarnego i jelenia szlachetnego tych poziomów trudności jest 9. Generalnie im więcej poziomów trudności w danym gatunku, tym grind jest trudniejszy. Oprócz tego istotną informacją, jeżeli chodzi o trudność samego grindu, jest charakterystyka danego gatunku. Występowanie, na jakim rezerwacie występuje, jakie warunki do polowania, do grindowania oferuje sam rezerwat. Okolice, w jakich na danym rezerwacie ten gatunek występuje. To wszystko jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o wybór rezerwatu, na którym się grinduje, ponieważ są rezerwaty łatwiejsze i trudniejsze i lepiej wybrać ten łatwiejszy, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o mulaki białoogonowe, mulaki występują na podstawowym rezerwacie Layton Lake, na rezerwacie Rancho del Arroyo, Mississippi Acres i Revontuli Coast. Osobiście zdecydowanie polecałbym grindowanie mulaków na Revontuli Coast. Z tego względu, że jeziora na Revontuli Coast są dosyć łatwo dostępne. Nie ma trzcin na brzegach. Nie ma zbyt wiele krzaków. Te zwierzęta nie mają się gdzie schować, stojąc przy wodopoju. W związku z tym najłatwiej jest strzelać. Co prawda jest na Revontuli Coast drapieżnik, czyli ryś, który potrafi mulaki płoszyć, ale to dosyć rzadko się zdarza. Generalnie rysie nie wchodzą nam w paradę podczas grindu mulaków i na Revontuli bardzo przyjemnie i bezstresowo się grinduje. Taką odwrotnością Revontuli Coast, na pewno jeżeli chodzi o mulaki, jest rezerwat Mississippi Acres. Tam grinduje się bardzo ciężko. Z tego względu, że wiele akwenów wodnych na tym rezerwacie jest okupowanych przez aligatory, które przez praktycznie cały dzień mają porę odpoczynku, leżą na brzegach i się wylegują w słońcu. No i niestety te mulaki płoszą. Kolejnym dosyć ważnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru rezerwatu pod grind danego gatunku, jest to, jak długo w grze dany rezerwat istnieje. Te starsze rezerwaty, jak na przykład Layton Lake, rezerwat podstawowy, który się wraz z premierą gry pojawił, mają populację o dużo mniejszej ilości zwierząt niż w tych rezerwatach, które się w DLC pojawiały ostatnio.
generalnie dosyć dobrym wyborem rezerwatu, jeśli chodzi o grind, jest na przykład Leighton Lake, bo to jest rezerwat, który wyszedł jako jeden z dwóch tych podstawowych rezerwatów w dniu premiery gry. Te rezerwaty stare, jeszcze tak, no powiedzmy do Savanny, do, nie wiem, może nawet Silver Ridge Peaks można byłoby do tego włączyć. To są rezerwaty, na których populacje zwierząt nie są zbyt duże, więc siłą rzeczy nie jest trudno w porównaniu z tymi ostatnimi rezerwatami, które się pojawiały w przeciągu, nie wiem, ostatniego roku, półtora roku, nie jest trudno znaleźć strefy wodopoju zwierząt, które zamierzamy grindować. Ma to ogromne znaczenie, no bo jak porozmawiamy już później o przygotowaniach do grindu, no trzeba byłoby znaleźć, zanim zacznie się w ogóle strzelać do zwierząt, wypadałoby znaleźć, jeśli nie wszystkie wodopoje, to przynajmniej absolutnie zdecydowaną ich większość. Ma to związek z tym, jak zwierzęta w respawnie wracają do swoich stref, wracają do swoich stad, a to ma duży wpływ na to, jak przebiega sam grind. Jeżeli chodzi o różnice w grindzie pomiędzy poszczególnymi gatunkami, no to tak jak już wspomniałem, moim zdaniem najłatwiej jest grindować mulaka ze względu na podział na trzy poziomy trudności. Najtrudniejszym zwierzęciem do grindowania jest moim zdaniem niedźwiedź czarny. Tutaj jest problem przede wszystkim tego typu, że niedźwiedź czarny jest drapieżnikiem. Wszystkie drapieżniki, prawie wszystkie drapieżniki w grze, na pewno wszystkie niedźwiedzie, lwy, pumy, tego typu gatunki. W przypadku tego typu gatunków każde zwierzę jest samotnikiem. W związku z tym, jeśli znajdziemy jakiś wodopój, w którym pije przykładowo niedźwiedź czarny i tego osobnika, do którego ten wodopój należy, odstrzelimy, to zlikwidujemy ten wodopój na mapie. Ta strefa zniknie i w momencie, kiedy pojawi się respawn tego niedźwiedzia, to ten respawn znajdzie sobie nową strefę. Zazwyczaj niedźwiedzie znajdują sobie, w ogóle zwierzęta, znajdują sobie nową strefę potrzeby w bezpośredniej okolicy tamtej poprzedniej strefy, ale to nie musi być absolutnie reguła. Może ten respawn znaleźć sobie nowy wodopój, nie wiem, powiedzmy 500, 700 czy 1000 metrów od tego miejsca, w którym poprzednia reinkarnacja miała swój wodopój. Jeżeli chodzi o wybór rezerwatu do grindowania poszczególnych gatunków na Great One'a, no to już generalnie pozostawiam wam. Wszystko zależy od preferencji własnych, gdzie wam się najwygodniej poluje, tam na pewno będziecie polowali. Jeżeli chodzi o mój wybór, gdybym ja miał wybierać, to jeżeli chodzi o mulaka, zdecydowanie wybrałbym Revontuli Coast i tak wybrałem, tak w tym momencie mulaka grinduję. Jeżeli chodzi o jelenia szlachetnego, no to tutaj wybór jest w miarę oczywisty. Najlepszym rezerwatem jest moim zdaniem Teawaroa. Z tego względu, że dosyć łatwo jest się do tego grindu na Teawaroa przygotować. Tam jezior jest stosunkowo niewiele. Dostęp do tych jezior jest w miarę dobry. Nie ma trzcin. Oprócz jezior jest oczywiście rzeka, natomiast jeżeli chodzi o jelenie szlachetne, to one przy rzece mają wodopoje też w ograniczonej liczbie miejsc. Także zdecydowanie polecałbym właśnie Nową Zelandię, jeśli chodzi o grind jeleni szlachetnych. Jeśli chodzi o niedźwiedzia czarnego, to jest w ogóle trudna sprawa, trudny grind. Ja się zdecydowałem na, mimo wszystko, na Silver Ridge Peaks, z tego względu, że tam jest zdecydowanie najmniej wody i najmniej szukania wodopojów w związku z tym. Problemy są na Silver Ridge Peaks inne, które nie ułatwiają grindu, ale generalnie jeżeli chodzi o samo
poszukiwanie wodopojów, o kontrolę nad ich liczbą, zdecydowanie bym właśnie Silver Ridge Peaks polecił. No i łoś. Jeżeli chodzi o łosia, co osoba to opinia? Moim zdaniem ciężko jest wybrać pomiędzy Rewontuli a Layton Lake. Na pewno Miedwiedź Tajga moim zdaniem w grę nie wchodzi z jednej prostej przyczyny. W momencie, kiedy pojawił się jeden z ostatnich update'ów w Call of the Wild i prawie każdy rezerwat w grze dostał jeden bądź dwa dodatkowe gatunki zwierząt, na Miedwiedź Tajga pojawiły się wilki. Wilki, które generalnie są zlokalizowane blisko źródeł wody. Bardzo często mają legowiska niedaleko jezior, niedaleko brzegu i niestety te łosie bardzo często płoszą. W związku z tym do wielu wodopojów łosi, które są w bezpośrednim sąsiedztwie legowisk wilków, łosie po prostu nie przychodzą, ponieważ ponieważ wilki je płoszą, łosie uciekają i tak dalej, to się powtarza w kółko. Bardzo rzadko przy takich wodopojach można zwierzęta zauważyć, a w ogóle też przede wszystkim bardzo ciężko te wodopoje znaleźć. Jeżeli chodzi o to, z jakim sprzętem grindować poszczególne gatunki Great One'ów. Mulak zdecydowanie broni o zakresie etyczności od klasy 4 do 8. Ja grinduję używając karabinka Zarza kaliber 308 ze względu na szybkość przeładowywania się. Jakiś czas temu, chyba dwa update'y temu, zwierzęta zostały trochę podkręcone przez Expansive Worlds. Zdecydowanie skrócił się czas reakcji na odgłos wystrzału i nie jest już łatwo odstrzeliwać dwóch, trzech czy nawet czterech zwierząt z jednego stada. Dlatego też ten czas przeładowywania się broni po oddanym strzale jest tak istotny. Jeśli chodzi o jelenia szlachetnego, tutaj moja opinia jest taka trochę niezgodna z zasadami gry w The Hunter Call of the Wild, ponieważ dla mnie absolutnie podstawowym sprzętem, podstawową bronią przy grindzie jeleni szlachetnych jest sztucer Magnum kaliber 300. Wiem, nie jest to broń etyczna dla jelenia szlachetnego, ale jest to broń skuteczna dla jelenia szlachetnego. Nie zapominajmy, że grindując nie zależy nam na tym, żeby odstrzelić zwierzę etycznie, pomijając zwierzęta, które stanowią trofeum, rzecz jasna. Zależy nam na tym, żeby odbyło się to jak najszybciej. Także zdecydowanie polecam grindować z użyciem 300. 300 można zdobyć w grze, kupując rezerwat DLC Yukon Valley. Normalnie bez posiadania, nie mając tego rezerwatu, Magnum 300 jest w grze niedostępne. Natomiast jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to no, sprawa jest oczywista. No, niedźwiedź, w przypadku niedźwiedzia etyczny jest każdy sztucer o zakresie 7 do 9, więc siłą rzeczy najmocniejsza broń, jaką możemy ze sobą wziąć, tę broń bierzemy i z tej broni strzelamy. Ja również tutaj w tym przypadku preferuję kaliber 300 z tego względu, że 300 ma bardzo płaską trajektorię lotu kuli, co sprzyja strzelaniu na duże odległości. A dwa, kaliber 300 mag w odróżnieniu od kalibru 338 mag ma odrobinę większą penetrację. Okej, przejdźmy do tego, jak sobie przygotować grind, żeby był skuteczny i żeby dawał najwięcej efektów.
Taką podstawową czynnością, której się niestety nie uniknie, jest znalezienie wszystkich wodopojów danego gatunku na rezerwacie, na którym zamierzamy grindować. Znalezienie wszystkich wodopojów to jest scenariusz optymalny. Niestety rzadko się zdarza, że te wszystkie wodopoje się znajdzie, dlatego trzeba dążyć generalnie do tego, żeby jeśli nie wszystkie, to prawie wszystkie wodopoje znaleźć. Liczbę wodopojów, jakie są w przypadku danego gatunku na danym rezerwacie, można znaleźć sobie w internetach. Trzeba dążyć do tego, żeby znaleźć na rezerwacie maksymalnie zbliżoną liczbę wodopojów. To niestety oznacza dużo, dużo biegania po rezerwacie, sprawdzania wielokrotnie wszystkich źródeł wody i to też ma wpływ na to, jaki rezerwat najwygodniej wybrać do grindowania, no bo wiadomo, że zupełnie inaczej się poszukuje wodopojów na rezerwacie, który jest pełny wody, tak jak na przykład Layton Lake, a zupełnie inaczej na takim rezerwacie jak na przykład Teawaroa albo Silver Ridge Peaks, gdzie jezior jest bardzo mało. Oprócz tego szalenie istotną, nie wiem czy nie istotniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest zidentyfikowanie, jakie zwierzęta przy danym wodopoju przebywają, jakie z niego korzystają. Bardzo często zdarza się tak, że z jednego wodopoju korzysta więcej niż jedno stado. Może stado to nie jest do końca właściwe określenie. Przyjmijmy, że będziemy się posługiwali terminem jednostka stadna. Bez względu na to, czy to będzie stado faktyczne, kilka czy kilkanaście zwierząt, czy na przykład będzie to pojedynek. I zidentyfikowanie grup zwierząt, czy tych jednostek stadnych jest o tyle kluczowe, że jak biegamy sobie po rezerwacie, przybiegamy do konkretnego wodopoju i widzimy przy tym wodopoju na przykład 5 zwierząt, to widząc te zwierzęta nie mamy pojęcia o tym, czy to jest jedno stado składające się z 5 sztuk, czy na przykład stado składające się z 3 sztuk plus 2 pojedynki. Tak jak mówię, identyfikacja jednostek stadnych ma absolutnie kluczowe znaczenie w grindzie, żeby nie kasować wodopojów, żeby utrzymywać zwierzęta w tych wodopojach, w których są, z których korzystają, no bo wiadomo, że stracenie danego wodopoju oznacza, że ten wodopój może się znaleźć w innym miejscu, nowy, i trzeba będzie go znaleźć. Kolejną rzeczą mega istotną, jeśli o to chodzi, jest odpowiedni wybór grup zwierząt, tych jednostek stadnych, do odstrzału. Czasami się zdarza tak, że, tak jak już wspominałem, z tego samego wodopoju przykładowo korzysta stado składające się z 5 osobników plus 1 pojedynek na przykład. W takiej sytuacji zazwyczaj rzadko mamy 100% pewność, które z tych zwierząt jest pojedynkiem i którego nie można odstrzelić. Ponieważ jak odstrzelimy pojedynka, no to jego wodopój zniknie. Sama strefa nie zniknie, jeżeli korzystają z tej strefy inne zwierzęta, więc ikona na mapie pozostanie. Nadal będzie pokazywała, że zwierzęta z tego gatunku z tej strefy korzystają, ale może się zmienić liczba zwierząt, które z tego wodopoju korzystają, bo jeżeli przykładowo wcześniej korzystało z tego wodopoju stado 5 sztuk plus pojedynek jako 6 i strzelimy tego pojedynka, to od tego momentu może być tak, że do tego wodopoju będzie przychodziło tylko to stado. Nadal będzie na mapie ikona wodopoju, wszystko będzie się zgadzać, natomiast ten pojedynek może sobie znaleźć wodopój w innym miejscu. Dlatego ja generalnie bez absolutnie 100% pewności, jeśli chodzi o identyfikację tych jednostek stadnych, unikam strzelania przy tego typu wodopojach. Jak zidentyfikować zwierzęta w danym wodopoju? Oprócz tego, że przykładowo przychodzimy nad daną wodę i widzimy zwierzęta stojące i pijące wodę w danym wodopoju, bardzo ważne jest to, żeby do tego wodopoju podbiec i sprawdzić markery, które zwierzęta, korzystając z tej strefy, zostawiają na ziemi. Z tych markerów można odczytać, jaka jest liczba zwierząt w tej jednostce stadnej
która ten marker zostawiła. W związku z tym, przykładowo, podbiegając do jeziora, widząc zwierzęta, na przykład wróćmy do tego przykładu, o którym wspominałem, sześć zwierząt w wodopoju, nie mamy stuprocentowej pewności, czy to jest stado z sześciu sztuk składające się, czy nie. I podbiegając, sprawdzając markery, możemy to odczytać i na przykład przekonać się, że o, faktycznie, niby tutaj pije sześć sztuk, ale jeden marker pokazuje, że jest stado składające się z pięciu sztuk, a drugi marker pokazuje, że jest tylko jedna sztuka. I wtedy wiadomo na 100%, że mamy tutaj do czynienia ze stadem pięciosztukowym plus pojedynkiem. Warto też w tej sytuacji od razu sprawdzić, jakiej płci jest pojedynek. Ponieważ jeżeli jest to samica, to nie ma większego znaczenia. Do samic i tak w grindzie nie strzelamy. Więc nie ma znaczenia, czy przy tym wodopoju będzie stado plus pojedynek, czy nie. Do tego pojedynka nie strzelimy, cały czas będą wszystkie zwierzęta do tego wodopoju przychodzić. Jak sobie ułatwić grind, jak spowodować, żeby był on szybszy, maksymalnie wydajny? Oczywiście podstawą jest korzystanie ze wszelkiej infrastruktury łowieckiej, czyli przede wszystkim namiotów, no i czegoś, jakiejś infrastruktury, jakichś struktur łowieckich, z których się strzela. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego celu tripody. Jak się z tym sprzętem rozstawić? To też zależy od tego, na jaki gatunek się poluje, jaki gatunek się grinduje, ponieważ te gatunki mają inną czułość zmysłów, więc też to trzeba brać pod uwagę. Na pewno tripod stawiamy co najmniej 150 metrów od miejsca, w którym zwierzęta się do wodopoju zatrzymują. Najbezpieczniej jest zachować ten dystans na poziomie 160-180 metrów. Jeśli chodzi o namiot, stawiamy namiot co najmniej 200 metrów od miejsca, w którym zwierzęta się zatrzymują. I tutaj nie chodzi o to, że jak się przeniesiemy do tego namiotu, który stoi w mniejszej odległości niż te 200 metrów, to zwierzęta spłoszymy. Do tego wrócimy, jak będziemy omawiali tips and tricks. Generalnie tak w telegraficznym skrócie, jeżeli się przenosimy do jakiegoś namiotu szybką podróżą, to zwierzęta, które są w promieniu 180 metrów od tego namiotu i były poza zasięgiem renderowania, poza tą odległością renderowania sylwetek zwierząt, i w momencie, kiedy byliśmy w miejscu, z którego żeśmy się przenosili do tego namiotu, to te zwierzęta się nie zrenderują po prostu. No, mogą być 10 metrów od namiotu, do którego się przenosimy, ale po prostu się nie zrenderują, w związku z tym nie będzie ich widać, nie będą one nas słyszeć, czuć, widzieć, pozostaną tak, jakbyśmy tam w ogóle się szybką podróżą nie przenieśli. Ważną rzeczą, o której wypadałoby w tym momencie wspomnieć, jest dostępność wodopojów. Na pewno zdarzy wam się taka sytuacja, że będziecie mieli przy wodopoju grupę zwierząt, tą jednostkę stadną na widoku, elegancko, będzie się można bardzo wygodnie rozstawić ze sprzętem do grindowania tego stada, no ale niestety na przykład będą tylko samice w tym stadzie. Natomiast z drugiej strony, na tym samym rezerwacie będziecie mieli wodopój, przy którym są samce, ale ten wodopój jest trudno dostępny, zwierząt nie widać, bo stoją w krzakach, trzeba by było je wyciągać wabikiem z tych krzaków na otwarty teren, żeby odstrzelić. To trwa, to zabiera dużo czasu, to zdecydowanie spowalnia grind. Można dokonać tak zwanego transferu samców z jednego stada do drugiego. O tym też wspomnimy w części Tips and Tricks. Ok, przejdźmy do tego, co to jest herd management. Herd management, czyli zarządzanie stadami, to jest sposób odstrzału zwierząt tak, żeby w odpowiedni sposób zmienić proporcje populacji w tym gatunku, który się odstrzeliwuje, celem zmuszenia mechanizmu respawnu do tego, żeby w respawnie wypluwał duże sztuki. Na początku poradnika pokazywałem wam wykres krzywej populacji każdego gatunku zwierząt w Call of the Wild, która jest wzorowana na
świecie realnym i według której najwięcej zwierząt jest w danej populacji, jest w tym średnim przedziale, jeżeli chodzi o wielkość, o wagę, o ocenę trofeum. Im bardziej na skraj się odsuwamy, tym tych zwierząt jest mniej. Herd management to jest taktyka, która ma za zadanie odwrócić te proporcje. Generalnie respawn w Call of the Wild ma założone w kodzie to, żeby dążyć do odwzorowania tej optymalnej, zdrowej, krzywej populacji. W momencie, kiedy konsekwentnie zaburzamy tę krzywą, zaburzamy tę populację poprzez odstrzał, powodujemy coraz większe anomalia. I celem odstrzału zwierząt na zasadzie herd managementu jest to, żeby na tyle zmniejszyć liczebność tych środkowych zakresów, środkowych poziomów trudności w populacji, żeby zaczęło się pojawiać jak najwięcej zwierząt o niskich levelach, bo wówczas, jeśli doprowadzimy do takiej sytuacji, jaką ja mam na przykład na Revontuli Coast w przypadku mulaków, gdzie mam bardzo dużo samców na poziomie pierwszym, bardzo mało samców na poziomie drugim, mechanizm respawnu automatycznie będzie za wszelką cenę starał się te dysproporcje wyrównać w miarę. W związku z tym każde odstrzelone zwierzę na średnim poziomie trudności będzie wracało na rezerwat w respawnie jak największe. Dlatego też herd management powoduje, że w pewnym momencie tych zwierząt na najwyższym poziomie trudności, diamentów, pojawia się w respawnie coraz więcej. Tutaj od razu należy wyraźnie zaznaczyć, że mówimy o zwierzętach z tych podstawowych poziomów trudności. Jeżeli chodzi o spawn Great One'a, herd management nie ma żadnego znaczenia. Pojawienie się Great One'a na rezerwacie jest całkowicie losowe. Nie ma żadnego związku z tym, jakie zwierzęta się odstrzeliwuje. Dzięki stosowaniu herd management osiągamy taki efekt, że praktycznie każde zwierzę, które pojawia się w respawnie po odwróceniu tej krzywej populacji gatunku, pojawia się bardzo duże. Nawet jeżeli to nie jest najwyższy poziom trudności, to i waga jest duża, i ocena trofeum jest duża. A jeżeli takie zwierzęta się pojawiają w respawnie, to procent prawdopodobieństwa, że pojawią się w respawnie również i zwierzęta na najwyższym poziomie trudności, automatycznie jest większy. Jakie poziomy zwierząt podczas grindu odstrzeliwać? Jeżeli chodzi o mulaki, tutaj jest sprawa dosyć uproszczona, ponieważ są tylko trzy poziomy trudności w ogóle, więc zdecydowanie strzelamy zwierzęta na poziomie drugim i trzecim, starając się doprowadzić do tego, żeby w respawnie pojawiło się jak najwięcej zwierząt na poziomie pierwszym, bo im więcej zwierząt na poziomie pierwszym będzie na rezerwacie, tym automatycznie zwierząt na poziomie drugim będzie mniej i w związku z tym mechanizm respawnu będzie wypluwał kolejne sztuki na takich levelach, o takim rozmiarze, żeby na ten nadmiar samców na niskim poziomie jak najbardziej wyrównać. Tutaj jeszcze warto byłoby wspomnieć o takiej metodzie, która się nazywa stacking. Stacking, czyli nawarstwianie po angielsku. Generalnie chodzi o to, że niektórzy gracze po pojawieniu się na rezerwacie zwierzęcia o najwyższym poziomie trudności, trójek w przypadku mulaków, piątek w przypadku łosi, czy dziewiątek w przypadku niedźwiedzi i jeleni szlachetnych, zostawiają na rezerwacie te najwyższe levele, nie odstrzeliwują ich i tak konsekwentnie kolekcjonują na rezerwacie jak najwięcej tych zwierząt o najwyższym poziomie trudności. Moim zdaniem nie jest to dobra metoda, nie jest to dobry sposób, ponieważ zaburza to respawn. Im więcej na rezerwacie będziemy mieli tych zwierząt o najwyższym poziomie trudności, tym
ta odchyłka od normy, jeśli chodzi o krzywą populacji, będzie mniejsza i automatycznie mniej zwierząt dużych będzie się w respawnie pojawiać. Poza tym doświadczenie wskazuje na to, że stakowanie zwierząt na najwyższym poziomie trudności powoduje, że tych zwierząt w ogóle się pojawia dużo mniej. Ja dwukrotnie stakowałem potencjalne diamenty. Jeden raz stakowałem podczas grindu na pierwszego Great One'a na Rancho del Arroyo. Też właśnie, żeby się przekonać, czy jeśli uda się zestakować 6-8 trójek i jednocześnie je w czasie jednej zmiany czasu odstrzeli się wszystkie, czy to przypadkiem nie będzie korzystne z punktu widzenia spawnu Great One'a. No jak się później okazało, absolutnie nie miało to żadnego znaczenia, bo tak jak mówię, pojawienie się Great One'a w respawnie to jest rzecz absolutnie losowa. Drugi stacking wykonałem już na Revontuli Coast. Tak, nie na zasadzie spodziewania się Great One'a z tego powodu. To było raczej taki ukłon w kierunku oglądających moje streamy, żeby po prostu zorganizować im taką fiestę diamentów. Udało się zestakować chyba 13 trójek na rezerwacie. Podczas jednego streamu żeśmy je wszystkie odstrzelili. Jeszcze w międzyczasie, dzięki herd managementowi, jeśli dobrze pamiętam, pojawiło się kilka kolejnych trójek w respawnie, które też nie wszystkie, ale część dała diamenta, więc tak po prostu for fun. Poza tym stackingu nie stosuję i diamentów strzela się podczas streamów naprawdę dużo, co najmniej 1-2 na jeden stream. Generalnie koncentrujemy się na tym środkowym zakresie, jeśli chodzi o poziomy trudności danego gatunku, aż do samej góry. Czyli w przypadku mulaków odstrzeliwujemy zdecydowanie i wyłącznie dwójki i trójki, po to, żeby w respawnie pojawiło się jak najwięcej jedynek i odwróciło tę krzywą populacji. W przypadku łosi, które dochodzą do piątego poziomu trudności, strzelamy, no to można się spierać. Część grindujących strzela trójki, czwórki i piątki. Ja strzelam od dwójki do piątki. Jak mi się pojawi jedynka, to zdecydowanie ją zostawiam na rezerwacie. Zazwyczaj staram się wybierać od trójki w górę, natomiast jeżeli w danym wodopoju zamiast trójki pojawi mi się dwójka, no to nie zostawiam jej na rezerwacie, też ją odstrzeliwuję. Jedynki bezwzględnie zostają nie do ruszenia. Natomiast jeżeli chodzi o niedźwiedzia czarnego i jelenia szlachetnego, zwierzęta, które dochodzą do dziewiątego poziomu trudności, ja grindując jedne i drugie, koncentrowałem się na odstrzeliwaniu zwierząt na poziomie trudności 5 w górę. Czwórki zostawiałem nie do ruszenia. Ok, porozmawiajmy trochę o tips and tricks, czyli sztuczkach, które ułatwiają grindowanie. Często się zdarza, że na jednym jeziorze jest kilka stref wodopoju. W każdej z tych stref jest stado, które można byłoby grindować. Niestety problem polega na tym, że jezioro nie jest duże. Odległości pomiędzy tymi strefami również duże nie są w związku z tym. I strzał do dowolnego zwierzęcia w jednej strefie płoszy zwierzęta z innych stref. Jak tego uniknąć? Tutaj się wykorzystuje ten mechanizm w Call of the Wild, który powoduje, że przenosząc się szybką podróżą do namiotu, w promieniu 180 metrów od tego namiotu zwierzęta się nie renderują. Taką sytuację mam na przykład na tym jeziorze tutaj, gdzie mam trzy wodopoje mulaków. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj i trzeci jest tutaj. Celowo postawiłem namiot w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, po to, żeby w momencie, kiedy się do tego namiotu przenoszę, pojawiam się na mapie niespełna 80 metrów od środka tej strefy i niewiele ponad 130 metrów od środka tej strefy. Przeniesienie się do tego namiotu powoduje, że stada w obu tych strefach się nie renderują, więc mogę robić, co tylko mi się podoba, mogę strzelać, mogę śpiewać kumbaya, zrobić imprezę,
te zwierzęta, dopóki są poniżej 180 metrów, nie zrenderują się, więc nas nie słyszą, nie widzą, nie czują. Dlatego tutaj mam postawiony namiot, ponieważ interesuje mnie w pierwszej kolejności strzelenie zwierząt w tym wodopoju. Spawnuje się tutaj w tym namiocie, te zwierzęta się nie renderują, więc biegnę sobie spokojnie do tej czatowni. Z tej czatowni strzelam do tego stada, po czym przenoszę się szybką podróżą do tego namiotu i w tym momencie już jestem dużo dalej niż 180 metrów od tego i tego wodopoju, więc w momencie szybkiej podróży stada w obydwu tych wodopojach mi się zaczynają renderować. Przenoszę się, zbieram truchła tutaj, które strzeliłem z tego wodopoju, po czym biegnę do tej czatowni, żeby strzelić zwierzęta, które stoją w tym wodopoju. Do tego wodopoju, do tych zwierząt mam dużo ponad 250 metrów wówczas, więc one strzału nie słyszą. Więc mogę spokojnie z tej czatowni tutaj strzelić jedną bądź dwie sztuki w tym stadzie, przebiec, żeby je zebrać i wówczas następuje kolejna sztuczka, ponieważ ze względu na wiatr czatownię do odstrzału tego stada mam tutaj i tutaj mam też namiot. Gdybym się przeniósł stąd po zebraniu tych zwierząt tutaj strzelonych, gdybym się przeniósł do tego namiotu szybką podróżą, to stado by się spłoszyło. Ponieważ po podróży do tego namiotu to stado się zrenderowało i już te ich zmysły działają. Podbiegliśmy tutaj, strzeliliśmy, przybiegliśmy tutaj i zebraliśmy truchła. Stojąc w tym miejscu, zwierzęta w tym stadzie są w zasięgu renderowania się sylwetek zwierząt. W związku z tym szybka podróż z tego miejsca, gdzie zbieram truchła do namiotu, zwróćcie uwagę, że zarówno to miejsce, jak i to miejsce jest mniej niż 425 metrów od miejsca, gdzie stoją te mulaki. W związku z tym w przypadku obu tych pozycji te mulaki się renderują. Taka szybka podróż do namiotu automatycznie płoszy wszystkie zwierzęta, które się w zasięgu renderowania dookoła tego namiotu znajdowały. Dlatego też po zebraniu trucheł w tej strefie przenoszę się szybką podróżą do tego domku tutaj. On jest dosyć daleko. Jest na tyle daleko, że jest poza zasięgiem renderowania się tych zwierząt. I jak się tutaj przeniosę szybką podróżą, to dopiero stąd szybką podróżą przenoszę się do tego namiotu, żeby tych mulaków nie spłoszyć. Trochę jest z tym zachodu, ale nie trwa to długo, natomiast można w ten sposób ostrzelać wszystkie trzy wodopoje na tak małym terenie i maksymalnie ten potencjał wykorzystać. Kolejną sztuczką, którą czasami wykorzystuje się w grindzie, żeby sobie ten grind przyspieszyć, jest wymuszanie spawnu zwierząt w wodopoju. Czasami zdarza się tak, że przenosimy się szybką podróżą do namiotu, który jest przy wodopoju i zwierząt przy wodopoju nie ma. Normalnie, okej, zwierząt nie ma, no to biegniemy gdzieś dalej, do tego wodopoju sobie wrócimy później, jak przyjdą. Można to przyspieszyć w ten sposób, że wraca się do tego namiotu przy tym wodopoju, po czym zmienia się czas na godzinę o kilka minut wcześniejszą, czyli prawie dobę tak faktycznie się zmienia czas do przodu i zazwyczaj po takiej zmianie czasu zwierzęta się automatycznie w tym pobliskim wodopoju pojawiają. Nie zawsze to działa w ten sposób, natomiast dosyć często, na tyle często, że warto z tego korzystać, no to oczywiście jest kosztowna zabawa, bo bardzo szybko stosując tę sztuczkę dochodzi się do momentu, kiedy za nocleg trzeba zapłacić 2500, ale kto grinduje, ten dużo strzela, kto dużo strzela, ten dużo zbiera, kto dużo zbiera, ten dużo zarabia, więc gra jest warta świeczki. Jeszcze innym ciekawym patentem jest taki sposób na tak zwane floatery, czyli zwierzęta, które wbiegają do wody, tam spisują testament i zaczynają dryfować w kierunku miejsca, z którego został oddany strzał, który je położył. Jeżeli przykładowo podbiegliśmy sobie do tej czatowni strzelać zwierzęta w tym wodopoju i jakieś zwierzę, jakiegoś samca tutaj w tym wodopoju strzelimy tak, że on wbiegnie do wody i gdzieś w tej wodzie tutaj padnie i zacznie dryfować w kierunku tej czatowni,
Najlepszym sposobem na to jest natychmiast szybka podróż gdziekolwiek poza zakres renderowania się sylwetek zwierząt, na przykład do tego domku czy do tego domku. W tym momencie, jeżeli przeniesiemy się szybką podróżą poza zasięg renderowania się tego truchła, to truchło będzie kontynuowało tego dryfu do tej czatowni, tylko zostanie zrzucone na brzegu jak najbliżej tego punktu, w którym aktualnie się znajdowało w momencie, kiedy żeśmy przenosili się szybką podróżą. Więc to zwierzę będzie, zamiast płynąć taki hektar aż tutaj do czatowni, ono się znajdzie gdzieś tutaj na brzegu. Więc jeśli przeniosę się na przykład do tego namiotu i później wrócę już do tego namiotu, no to mam praktycznie na samym progu namiotu truchło do zebrania. Okej, dobrnęliśmy do końca poradnika. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Mam nadzieję, że informacje, które w tym poradniku zawarłem, przybliżyły Wam temat grindu, pozwolą Wam skuteczniej grindować i przełożą się na większą ilość trofeów w Waszych lodżach. Zarówno jeśli chodzi o Great One, jak również inne trofea, diamenty oraz zwierzęta o rzadkim ubarwieniu. Jeśli poradnik Wam się podobał i poszerzył Waszą wiedzę o grindzie w grze The Hunter Call of the Wild, zostawcie lajka. Jeśli się nie podobał, nie obrażę się za dislike'a, to też jest jakiś feedback. Zachęcam do subskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych gameplayów, poradników oraz streamów. Streamy odbywają się niemal codziennie o godzinie 20. W poniedziałki i wtorki grindujemy mulaki i łosie, więc jest okazja do tego, żeby zobaczyć, jak grind wygląda. Zachęcam również do dołączenia do teamu KW na oficjalnym Discordzie. Link znajdziecie w opisie. Na Discordzie znajdziecie masę informacji dotyczących gier The Hunter Call of the Wild oraz Way of the Hunter, turniej łowiecki Król Polowania, w którym można porywalizować z innymi, a przede wszystkim fantastyczne community łowców. Trzymajcie się ciepło i cześć!